Czołem, cześć wszystkim, Tomek z Q21 z tej strony. No słuchajcie, nie ma dnia, żeby nie dotarło do nas pytanie o budżetowe amplitunery. Coś na początek przygody z audio, ale żeby zachować multum funkcji, połączenie z telewizorem, streaming, często też preamp gramofonowy, dzisiaj podrzucę Wam kilka propozycji zarówno amplitunerów, wzmacniaczy, jak i kolumn, w zasadzie na początek przygody z audio. Jeśli myślimy o budżetowym sprzęcie, no to co, szukamy kompromisów, myślimy, a co nam tutaj nie zagra, co się nie spasuje. Nie, nie tędy droga. Przede wszystkim chodzi o to, żeby sprzęt wybrać własnym uchem, tak po prostu po ludzku w praktyce. Nazwać swoje potrzeby, czy właśnie potrzebujemy funkcji sieciowych, czy są one nam zbędne. Najczęściej szukacie jednak amplitunerów, jakichś kombajnów, gdzie wszystko jest w zasadzie w jednym urządzeniu. Przechodząc do konkretów, zaczniemy dzisiejszy film od Denona DRA800H. No nie ma dnia, żebyście o niego nie pytali. Jest to bardzo popularne urządzenie. Charakteryzuje się on takim trochę cieplejszym dźwiękiem, ale jak to amplituner, będzie grał troszeczkę efekciarsko. Ten dźwięk będzie dość dynamiczny, energiczny, charakteryzujący się dźwiękiem w zasadzie takim po prostu przyjemnym, bez jakiegoś specjalnego wysiłku, wyciskania ekstremalnych detali. Nie jest to urządzenie analityczne, suche, jakieś laboratoryjne. Denon będzie grał po prostu przyjemnie, uniwersalnie. Na początek przygody z audio ciężko o coś lepszego. DRA800H to absolutny kombajn. Na pokładzie mamy przedwzmacniacz gramofonowy, Bluetootha, radio FM i DAB, komplet wejść cyfrowych, no i HDMI, o które często pytacie. Także tu jest ARC, odpali się razem z telewizorem. Oczywiście w dobie muzyki cyfrowej, streamingowej mamy dostęp do Spotify'a, Tidala, radia internetowego oraz innych platform streamingowych. Druga propozycja dzisiejszego filmu, Cambridge AXR100D. Jest to urządzenie podobne do Denona, nie ma jednak na pokładzie streamingu i wejść HDMI. Wejść i wyjść HDMI. Wiąże się to z tym, że muzyki posłuchamy bezprzewodowo tylko przez Bluetooth, ewentualnie skorzystamy z radia FM lub DAB. Mamy wejścia optyczne, koaksjalne, także malutkie streamery, takie, które możemy wrzucać w szafkę, czy po prostu telewizor bez problemu do niego podłączymy. Przechodząc do dźwięku, Cambridge będzie miał troszkę więcej kontroli, będzie szybszy, bardziej zwarty względem Denona, zagra nieco klarowniej. Cambridge AXR 100 albo właśnie 100D, czyli wersja z DAB-em, nie będzie miał tego takiego czarującego ciepła, nie będzie tego dźwięku zaokrąglał. Wciąż jest to dźwięk uniwersalny, jest to urządzenie do najróżniejszych kolumn, do różnych gatunków muzyki i pod różne gusta, co najważniejsze, ale nie będzie miał właśnie tej takiej zaokrąglonej magii. Kolejną propozycją dzisiejszego filmu jest Onkyo 8250. Jest to amplituner bardzo podobny funkcjonalnie do Denona. Nie ma jedynie HDMI. Jak w praktyce się przejawi brak tego gniazda? Otóż nie odpalicie go razem z telewizorem. Jest to jedyny wyjątek. Moim zdaniem nie jest to wada. Najczęściej telewizor ze sprzętem audio łączymy kablem optycznym, który oczywiście jest na pokładzie w Onkyo. Jeśli chodzi o funkcjonalność, Onkyo jest identyczne jak Denon. Żeby nie robić tutaj powtórzeń masła maślanego, przejdźmy do dźwięku. Amplitunery znacznie różnią się od wzmacniaczy, nawet tych samych koncernów. Jednak Onkyo 8250 ma taką japońską naleciałość. Troszeczkę wyeksponowane wysokie tony będą znacznie bardziej wyraziste, więc mogę się pokusić o stwierdzenie, że będzie bardziej szczegółowo. Onkyo będzie grało dźwiękiem bardziej rozproszonym, precyzyjnym, więc tak, będzie ten szczegół, wyrazistość, ale jednak taka zwiewność tego dźwięku. Ze względu właśnie na ten charakter, na tą wyrazistość, sugerowałbym zestawić ten amplituner z jakimiś cieplejszymi kolumnami, chociażby Magnat Monitor Supreme 2002. Kolejnym amplitunerem dzisiejszego zestawienia jest Magnat MR780. Jest to konstrukcja hybrydowa, ma lampki na przedwzmacniaczu, więc możemy się spodziewać dźwięku cieplejszego, pełniejszego, w zasadzie takiej stereotypowej lampki. Magnat swoją funkcjonalnością bardzo przypomina Cambridge'a. Tak samo ma radio FM DAB, przedwzmacniacz gramofonowy, wejścia cyfrowe, analogowe oraz Bluetootha.
Do pełni szczęścia w zasadzie brakuje nam tylko tej funkcjonalności streamingowej, ale magnata możemy podłączyć po USB, może służyć jako przetwornik połączony z komputerem, więc możecie odtwarzać Spotify'a, Tidala, co tam chcecie, tylko przez USB, no albo podłączyć po tych cyfrowych połączeniach jakiś budżetowy streamer. Jeśli chodzi o dźwięk w MR780, mogę śmiało powiedzieć, że jest to jedno z najlepszych urządzeń w tych pieniądzach. Gra on ciepłym, pełnym, takim ładnym i szlachetnym dźwiękiem. Zdecydowanie jakością dźwięku nawiązuje do wzmacniaczy, do urządzeń profesjonalniejszych, nie aż tak multifunkcyjnych. MR780 jest propozycją dla osób szukających jakiejś tam wygody, funkcjonalności, ale przede wszystkim szukających dźwięku. Na sam koniec części dotyczącej elektroniki powiem Wam o wzmacniaczu, który w zasadzie swoją funkcjonalnością przypomina amplitunery, urządzenia all-in-one, takie multifunkcyjne. Mam na myśli konkretnie Quada Vena 2 Play. Czym Quad będzie różnił się funkcjonalnie od poprzednich urządzeń? Otóż nie ma HDMI, nie ma radia FM, ale poza tym jest wzmacniaczem, który ma w sobie wbudowany streamer, wejście gramofonowe, połączenie USB może służyć jako przetwornik, ma także wejścia analogowe. Jeśli chodzi o dźwięk Quada, jest to wzmacniacz po tej cieplejszej stronie, ale znowu, nie jest to klucha. Mamy tam fajną klarowność, bardzo masywny dźwięk, jest dużo muzyki w muzyce. Zdecydowanie stawia on na ten przekaz emocjonalny. Tak jak lubię zaznaczać, powtarzać, nie jest to urządzenie analityczne, takie wysuszone, pozbawione emocji. Jest to sprzęt, powiedziałbym, dla melomanów. Jeśli chcecie sobie wygodnie usiąść w kanapie, 5-6 płytek puścić, cały wieczór spędzić przy muzyce, Quad jest odpowiednią opcją. Część dotycząca elektroniki już jest za nami, przejdźmy do rekomendacji kolumn. Zaczynamy od Indiana Line, nota 550. Są to kolumny nieduże, powiedziałbym idealne do pomieszczenia nam w okolicy 25 metrów. Indiana Line to jest przede wszystkim dźwięk z takim delikatnym ociepleniem. Ja bym powiedział wręcz, że grają równo, bo to są bardzo uniwersalne i niekapryśne kolumny, jeśli chodzi o zestawienie ich z w zasadzie dowolną elektroniką. Mamy jednak taką tyci cieplutką naleciałość. W zasadzie nazwałbym to barwą. Kolumny te oferują dźwięk przyjemny, nienachalny. Nie jest to dźwięk efekciarski, także idealny na dłuższe słuchanie, na relaks. W części dotyczącej elektroniki wspomniałem o kolumnach Magnata. Druga propozycja kolumn, czyli Magnat Monitor Supreme 2002. Wybacz się, nazwy niektórych produktów mnie po prostu rozbrajają. Super Energy Power Plus 2002. Wiecie, o co chodzi. Jeśli chodzi o zastosowanie magnatów, pomieszczenie w okolicy 20-30 metrów będzie idealne. Są to kolumny dla osób szukających przede wszystkim koloru, takiej wyrazistości emocji, tego przekazu po prostu przyjemnego, nie kłującego w uszy. Magnaty to jest generalnie cieplejsze, dość koncertowe granie. Jeśli szukacie czegoś jeszcze bardziej ekstremalnego, poczekajcie dosłownie 30 sekund. Czas, start! Wilson Raptor 7, zanim zdradzę tą magiczną tajemnicę. Idziemy w tą stronę bardziej energiczną. Są to kolumny tak samo jak magnaty, przekazujące Wam emocje. Nie będzie to laboratorium. Wspominałem o tych high-endowych wszystkich określeniach, o siódmych skrzypcach w nie wiadomo którym rzędzie. Nie. Tu rozmawiamy o kolumnach początkujących, dla osób szukających po prostu przyjemności i energii. Pomieszczenie klasycznie 20-25 metrów. 30 sekund minęło. Przejdźmy do Klipsza, konkretnie do modelu R600F. Jest to kolumna charakteryzująca się ekstremalną energią. Gra tak zwaną V-ką. Wyobraźcie sobie, że to jest wykres ekwalizacji, no to podnosimy skraje. Mamy więcej basów, więcej wysokich tonów, no i jak wspomniałem, multum energii. Niektórzy na ten wykres mówią uśmiech dyskoteki, inni to nazwą dźwiękiem koncertowym, skrajnym, ale jeśli szukacie po prostu imprezowego dźwięku, to Klipsz spełni Wasze wymagania. Jeśli wybierzecie się na odsłuch, zestawicie Klipsza z jakimiś innymi kolumnami, no to będzie efekt wow. Nie będziecie się nudzić. Piąta propozycja. Poilon Perlage. Ale jesteśmy w Polsce. Pylon Perl 25 i 27. W
tym przypadku mamy dwie fajne opcje. 25, czyli kolumny, które moim zdaniem idealnie sprawdzą się tam w okolicy 20 metrów. I 27, które będą dobrze grały nawet w 30 paru metrach. Jeśli chodzi o sam dźwięk, seria Pearl w zasadzie jest moją ulubioną. Sam od nich zaczynałem przygodę z audio, no mając do porównania całą masę innych kolumn. Więc doceniam je, no i troszkę je traktuję z takim sentymentem. Co do dźwięku, jaki oferują Pearle 25, jest to granie, znowu, minimalnie po tej cieplejszej stronie, ale wyraziste, przyjemne, dynamiczne. Nie ma tutaj jakiegoś takiego zamulenia, zbędnego spowolnienia dźwięku. Są to kolumny świetne dla początkujących, bo nie przytłoczą was jakimś swoim dziwnym, rzadkim charakterem, swoją trudnością w odsłuchu, ale też niczego wam nie będzie brakowało. Moim zdaniem są to bardzo poprawnie grające kolumny. Jeśli chodzi o jakieś pierwsze propozycje zestawów złożonych z dzisiejszych amplitunerów, wzmacniacza i kolumn, no weźmy na przykład Onkyo. Przede wszystkim cieplejsze kolumny. Magnaty, model ten Monitor Supreme 2002 lub Wilsony Raptor 7. Ten amplituner i te kolumny dadzą wam coś, co nazywamy synergią, czyli w zasadzie równoważą się wzajemnie i tworzą jakiś taki fajny wspólny dźwięk. Co do Denona i Cambridge'a, w zasadzie te amplitunery zagrają z każdymi kolumnami wspomnianymi w tym filmie. Kwestia gustu, odsłuchu, to jest najważniejsze. Będę wspominał, przypominał, wpadajcie, słuchajcie, bo to jest najszybszy sposób na wybranie fajnego zestawu. Często mnie pytacie, a co byś dla siebie wybrał? Tak totalnie, subiektywnie mówiąc, wziąłbym quada z Pearlami. No Pearle oczywiście z sentymentu. Miałem te kolumny, znam je już na wylot. Bardzo miło je wspominam. Jeśli chodzi o wzmacniacz, quada po prostu lubię za ten spójny dźwięk, to nasycenie. Tam jest bardzo dużo muzyki, takiej zwartości, koherentności. W opisie tego filmu znajdziecie link do naszej strony, gdzie przygotowaliśmy dla was trochę fajnych zestawów stereo w atrakcyjnych cenach. Także jeśli szukacie teraz jakiegoś swojego pierwszego zestawu, albo po prostu czegoś budżetowego, zapraszam serdecznie. Mamy sprzęt na magazynie i jest w czym wybierać. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!